Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie, Wasz Soul Voice. Kontynuujemy nasze nagrania dotyczące barw, kolorów, ich przeznaczenia. No to może zaczynamy. Zacznijmy dzisiaj od koloru granatowego. O granatowym czasem się zapomina, a jest to jednak kolor bardzo elegancki, wyniosły i można by powiedzieć klasyczny, tak samo jak czarny nam wszystkim dobrze znanym. Jest dobrym kolorem do koncentracji. Jeśli mamy jakąś pracę i potrzebujemy skoncentrować się na czymś, proponuję ubrać się na granatowo. Lub mieć coś w pokoju granatowego, żeby przykuwało naszą uwagę, wtedy nasza koncentracja będzie znacznie lepsza. Generalnie kolor granatowy leczy różnego rodzaju przewlekłe stany, znużenia przede wszystkim, choroby tarczycy oraz gardła. Niemniej jednak należy, kochani, pamiętać, że kolor granatowy nie należy stosować w chorobach płuc. Wszystkie problemy z płucami, energia koloru granatowego, powiedziałabym, zakłóca regenerację, szybszą regenerację waszego problemu związanego, powiedzmy, z płucami. Cóż mogę jeszcze powiedzieć o tym kolorze? Bardzo ważny jest fakt, żeby granatowego nie mylić z niebieskim czy też błękitnym. Granatowy jest odcieniem niebieskiego, ciemnym odcieniem niebieskiego, ale nie jest to kolor niebieski. Typowo niebieski, kochani. I tutaj mówię do tych, co nie odróżniają kolorów. Jest to bardzo istotne, ponieważ ma zupełnie inne znaczenie niż kolor niebieski. O kolorze granatowym można by powiedzieć, że granatowy to kolor powagi, munduru, porządku, ale także atramentu, czyli pracy, biura, zarządzania, pisania, z tym mi się również kojarzy. Kojarzy się nam również z eleganckim mundurkiem szkolnym, z rozpoczęciem roku szkolnego z dzieciństwa na przykład, poważnymi, eleganckimi uroczystościami, na przykład rządowymi, dyscypliną, powiedziałabym, i generalnie nauką. Jest ten kolor odpowiedni dla osób, które lubią rządzić, a więc dla dyrektora, szefa, bossa, czy na przykład dowódcy. Cóż mogę jeszcze dodać? Kolory granatowe odzwierciedlają dowództwo, taki charakter, jakbym powiedziała, dowódczy. Chęć podporządkowania sobie innych z lekką dozą egoizmu. Granatowy to poważna barwa osób, które biorą pełną odpowiedzialność za własne czyny. Są pewne siebie i całkowicie świadome swoich decyzji. Często również, niestety może raczej, pragną odpowiadać za wszystko, kontrolować inne osoby i mieć ostatnie słowo, co czasem nie jest najlepszą cechą. Ważnym hasłem jest dla nich odpowiedzialność, więc kolor granatowy to taki odpowiedzialny kolor. Cóż jeszcze, osoby lubiące kolor granatowy są niezwykle zdyscyplinowane, bym powiedziała. Nieustępliwe i niezmierne w swoich dążeniach do celów oraz postanowieniach. Niekiedy takie zachowanie wywołuje, kochani, pogardę u innych osób i typową niechęć, ponieważ osoba, która nieustannie pragnie o wszystkim decydować, uważana jest za człowieka o zbyt dużym mniemaniu o sobie. Kontrola wszystkiego, co dzieje się w otaczającym świecie, na dłuższą metę może stać się niestety bardzo męcząca dla osób z jej otoczenia. I nie tylko. Mogę także dodać, że jeśli chodzi na przykład o wpływ granatu na psychikę człowieka, to ma on charakter dyscyplinujący. Na przykład, przebywając w pomieszczeniu, o ścianach w tym kolorze, mamy szansę
pozbierania wszystkich myśli i zastanowienia się nad dręczącymi nas sprawami. Granat nosi miano najmądrzejszej barwy. Dlatego też utożsamiany jest z wysoko wykształconymi osobami, jak na przykład sędziowie, biznesmeni, politycy, ludzie, którzy wskazują go jako swój ulubiony kolor, uwielbiają rządzić i podejmować poważne decyzje, jak już wspomniałam. Dzięki swoim umiejętnościom psychologicznym świetnie znają się na ludziach i potrafią w mgnieniu oka określić poziom ich intelektu. Kobiety wybierające granatowe są pewne siebie, niezależne i samodzielne. Mężczyźni natomiast mają trudności z przyjmowaniem porad i krytyki ze strony innych osób. Niezależnie od płci, osoby w ogóle lubiące kolor granatowy są świetnymi nauczycielami, ponieważ kochają zdobywać wiedzę i być dla innych autorytetem, przekazując ją im po prostu. No niestety, ludzie ci zbyt często zajmują się karierą. Zapominają o swoich sprawach prywatnych, lekceważąc uczucia i możliwości zranienia innych osób, co jest niestety niezbyt miłą cechą dla tego koloru, czy też osób, które preferują ten kolor. Wspomnę jeszcze, bo mi się przypomniało, że ten granatowy kolor, tak zwany navy blue, wziął się również od ciemnoniebieskich mundurów noszonych przez brytyjskich oficerów marynarki wojennej, następnie wprowadzonych również w innych marynarkach świata, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. To taka ciekawostka. Generalnie ten kolor występuje jako jedna z barw w 16-kolorowej palecie stosowanej w komputerach w latach 80. To jeszcze taki mały newsik. Tak dla sympatyków komputeryzacji oczywiście. Może jeszcze kilka słów na temat wystroju, jeśli chodzi o kolor granatowy. Granatowy generalnie jest barwą chłodną, wyrazistą, kochani, i silnie zaznaczającą swoją obecność w stylizacji czy też w wystroju. Dlatego często uchodzi za kolor w zasadzie trudny czy też dość trudny. Trzeba opracować lub popracować z nim dłużej i mieć tak zwany umiar, aby nie zdominował on, tak jakby może i nie przytłoczył naszego pomieszczenia. Od kilku sezonów w zasadzie cieszy się jednak dużą popularnością aranżacji wszystkich wnętrz. No cóż, gusta się zmieniają, a co roku inny kolor jest na wokandzie. Co mogę powiedzieć? Ten ciemny niebieski ma takie ciemne, soczyste nasycenie. Granatowe, ale też takie kobaltowe, szmaragdowe, antracytowe, pojawiające się zarówno na ścianach, jak i na meblach. I to niektórym osobom na przykład się podoba. Umiejętnie zestawiając z innymi kolorami właśnie granatowy, mamy szansę urządzić mieszkanie nie tylko modnie, ale i oryginalnie oraz, powiedziałabym, z charakterem. No cóż, są gusta i guściki. O właściwościach koloru mogę jeszcze wspomnieć, że głęboki, silnie napigmentowany kolor granatowy według kodu szesnastkowego to odcień porządkujący myśli i silnie dyscyplinujący. Dlatego warto mieć na przykład w swoim biurze taką ścianę lub jakiś mebel w tym kolorze. We wnętrzach w ogóle granatowy kolor ścian doskonale odnajduje się u osób pewnych siebie i niezależnych, zdolnościami przywódczymi oczywiście. Kolor nauki, mądrości, więc jeśli lubisz wiedzę, lubisz ją zdobywać i poszerzać swoje horyzonty, taki kolor na pewno ci w tym pomoże. Osoby kochające granat we wnętrzach są dobrymi nauczycielami, jak już wspominałam, bowiem szybko przyswajają wiedzę i chętnie się uczą oraz dzielą z innymi. Taki kolor, kochani, w pomieszczeniach sprzyja również w
podejmowaniu różnych przemyślanych decyzji, a to przecież jest ważne. Na przykład granat w połączeniu z kobaltem będzie całkiem fajny. Taki w stylu skandynawskim, powiedziałabym. Granat również możemy połączyć z pomarańczowym. Też wyjdzie bardzo ciekawe zestawienie. Granat możemy połączyć również na przykład z żółtym. Jeszcze kilka lat temu na przykład rzadko można było znaleźć, szczerze mówiąc, mieszkanie z granatowymi ścianami. To się jednak zmieniło bardzo z wiekiem oraz z latami. I obecnie ten kolor stał się nawet całkiem na czasie. Z barwy, powiedziałabym, typowej dla drobnych dodatków granat trafia na większe powierzchnie, czyli na przykład fronty mebli, no i oczywiście ściany. Świetnie uważam, że sprawdza się na przykład w salonie ściana z sofą i na przykład w sypialni ściana na przykład za łóżkiem. Nie polecamy natomiast malowania wszystkich ścian na ten kolor, ponieważ będzie za bardzo chyba przygnębiający. I wnętrze stałoby się wtedy mroczne, ponure i chłodne. Jedna ściana to jest ok. Maksymalnie, kochani, uważam dwie, ale proszę Was, nie więcej. Weźcie to pod uwagę. W zupełności naprawdę wystarczy, a także pozwoli wyeksponować urok i elegancję, oczywiście koloru granatowego, no i Waszego wnętrza. No cóż, a na jakie kolory na przykład byście pomalowali inne ściany? Zawsze dobrym wyborem będzie, kochani, biel. Biel jest wyborem zawsze najlepszym, która stworzy z granatem dynamiczny, powiedziałabym, duet. Łagodniejsza kompozycja powstanie na przykład z szarością, kolorem kremowym i pudrowym różem. Właśnie, kochani, ten pudrowy róż to całkiem fajna sprawa, jeśli chodzi na przykład o gabinet dla tak zwanej mądrej, przyswajającej wiedzę kobiety. Bo rozumiem, że mężczyźni raczej wybiorą odcienie szarości i to jest zrozumiałe, ponieważ ta szarość razem z granatowym doda powagi ich wnętrzu i będą się czuli tacy bardzo dostatni, odpowiedzialni, męscy, biznesowi, przywódcy. No cóż, moi kochani, jeśli chodzi o granatowy, mogę jeszcze dodać, że ten kolor bardzo pomaga, jeśli oczywiście nosimy ubrania w tym kolorze, przy problemach z gardłem, z chrypką, jeżeli lubimy dużo rozmawiać, to powinniśmy zaopatrzyć się w kilka rzeczy w kolorze właśnie granatowym. Natomiast jeśli mamy problemy z tarczycą, jakiekolwiek, ten kolor również będzie nam pomagał ustabilizować tą tarczycę, niedoczynność czy też nadczynność, w zależności jaki masz problem. Dlatego radziłabym osobom z dolegliwościami różnego rodzaju związanymi właśnie z tarczycą, z gardłem, z migdałkami, z jamą ustną o noszenie właśnie tego typu barw lub na przykład, jeżeli to się zdarza Wam bardzo często lub problem jest wieloletni, zrobienie jakichś dodatków w mieszkaniu właśnie w kolorze granatowym. Ściany, może jakieś poduszki, jakaś dekoracja, może jakiś granatowy mebel uda Wam się kupić. Wszystko jedno, byleby w tym otoczeniu Waszym, gdzie przebywacie, znajdował się kolor granatowy. Wtedy ta energia z tego granatowego koloru będzie Wam bardzo pomagać. W każdym czasie, nawet nie będziecie sobie z tego zdawać sprawy, będzie po prostu bardzo dobrze wpływać zdrowotnie na tego typu problemy, które wcześniej wymieniłam. Także, kochani, jeszcze na pewno wspominałam, ale dopowiem, że oczywiście kolor granatowy będzie pomagał nam się skoncentrować, więc jeśli potrzebujemy dobrej koncentracji, potrzebujemy mieć chłonny umysł, wybieramy się na jakiś egzamin albo uczymy przed egzaminem, to też można się otoczyć barwami granatu, które będą wspierać nasz umysł, pomagać nam się skoncentrować, więc myślę, że to dobra sprawa. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Jak zwykle się rozgadałam, więc w tym odcinku omówiliśmy tylko kolor granatowy. No niestety. Obiecuję małą poprawę, przesyłam dużo pozytywnej energii i zapraszam na kolejne filmiki.
Uściski, pa, pa, cześć.